Podcast jest Hey, Scenariuszy i witam w kolejnym odcinku z Far Cry 6. Z nami Paweł. Dzień dobry. Hejka. No i kontynuuję naszą kampanię. Ejko. Jednooki. Ten pan to smrodzi plecak. Co zrobi? Smrodzi plecak, zobacz tutaj. Co on robi? Pa. Dziś patrz. Ja zielonym badziewym tutaj no. Pstryka hotu. Zaakceptuj i śledź. To jest ten bracik. Was tego co kojarzę. Tylko zaś 1800 metrów, no chyba was pogrzało, no halo. O, tu helikopter, chodź helikopterem polecimy. Helikoptera? Szybko. Where you have helikoptera, nie widzę cię. Where are you? Samolot, patrz samolot. Samolot czy helikopter, co walisz? Jeśli będziesz prowadził, to obojętne. Dobra, chodź na samolot, będzie szybciej bliżej. Samolot? Dobra, proszę bardzo. Tutaj, cyk, proszę bardzo. Zapraszamy na pokład Paweł Airlines. Dobra, samolota. Tylko czemu ja patrzę do tyłu? Ponieważ jesteś z tyłu na działkowiczu. Aha, działko to ma jeszcze? Prawdopodobnie nie, ale bardzo dobrze. No właśnie, czym mogłabym strzelać? Tą butlą, którą mam po lewej. Drodzy państwo, prosimy zapiąć pasy. Zapozna się z instrukcją ewakuacji, której może brakować. Chyba nie mam pasów. Aha. Dobrze, nie do końca wiem, którędy mam lecieć. Ale ja za to mam gaśnicę. Jakby coś zaczęło płonąć. Jakby coś zaczęło płonąć, to mam gaśnicę. Jakby co. Dobrze. Gaśnice ogólnie są wypełnione paliwem rakietowym. Więc prosimy nie kierować w kierunku ognia. Okej. Przyda się. Dobrze, lecimy. Za niecałe 50 minut będziemy na miejscu. Prosimy zapiąć pasy. Dobrze. I przygotować się na bardzo ostre lądowanie. Tylko tam trzeba się przeciwlotnicze jakieś badziewie. Tak, tak. Będzie trzeba wysiąść trochę wcześniej. Tak. Teraz. Alejandro. Dziękujemy za skorzystanie z Paweł Airlines. Mam nadzieję, że lot się podobał. Bardzo. Tak już jest końcówka. O, hop. Dobrze. Stać! Ale nie wolno zabijać nieuzbrojonych cywili. Ale co mnie to obchodzi? To jest ten, proszę cię. Proszę, gdzie? Działko przez ze Stefanem jedziemy. Jaki Stefan? Stefan już wysiadł. Ty jesteś? Tu! A, tutaj, dobrze. Proszę wsiąść. Dobrze. Siedzę! Myk! O! Patrz, takie auto fajne! Chyba już nie. Czekaj, spokojnie. Ale pani dalej chciała jechać chyba. Chodź, bo pojedziemy tym. To jest lepsze, bezpieczniejsze. Dobra. Masz siąść? O, dziękuję. Ma. Dobra, jedziemy tą rikszą. To jest riksza chyba taka trochę zmotoryzowana. Dobra, tutaj, tak? Tak, dokładnie tu. Wow! 360 do Filip tutaj. O, padłeś, powstań. Patrz, tu strzelają. Dobra, pięknie. Wiesz, a. Bo ja się cygarem w ogóle leczę, co jest, kurde? Dobra, wezmę sobie tutaj to. Moja postać się przypaliła cygarem i się zaczęła leczyć tym. No zdarza się. Jak ktoś tutaj przywalił mi. Ewidentnie tu jest działkowicz. Dobra. Problem jest taki, że ty... Sać! Dobra, mam auto. Okej, masz auto, dobra. Motocykl. Przyda się. To jest taki motocykl. Czekaj, bo, jak w Harvardzie będzie. Harvard? Podziemny tak. Bunkr! Podziemny bunkr, tylko gdzie to jest? I don't know, gdzie to jest? Weź do daleko. Podziemnego bunkra. No 1000 metrów, no mówię tam, chodź tam pojedziemy. Daleko! Dlaczego to jest tak daleko? Jadyj! Już! O, idealna kołyska Użyj dla mnie. Użyj mocy siedzenia. O, idealna kołyska dla mnie. Dokładnie. O, to jamik mi się posypał. Oznaczony, ale w lewo. Tu w lewo mamy jechać? W lewo, okay. Tak. Po prawej stronie jest skrzynka, czy bierzemy? Bierzmy skrzynkę, chodź po skrzynkę. Skrzynka, no, skrzynka. Zawsze się przyda. O, koza!
Wysiadaj! Tak też myślę. Muszę się zgasić. Dobra, co my tu mamy? Tu jest skrzyneczka. Trochę okay, wybuchło. Co tam było? Puszki farby. Nie no, coś na pewno jeszcze musiało być. Bez sensu tak jeden. No dobra. Chodź, idziemy w takim razie. Trzeba gdzieś znaleźć auto. Też tak myślę. Dobra. Wezmę pojazd, szybko jeżdżący. O, jest. Dobra. Zwolniam kierowcę. Szybciej jest go rozwalić, niż czekać, aż wysiądzie. Naprawdę. No to jest prosto. Jest żenujące. Za każdym muszę zwalniać tego mechanika. Ale nie w słupek. Ale to za to punkty są. No właśnie widziałam, plus 10. Plus 10. Dobra, teraz nie widzę, bo jest ja też tam nie widzę. Jakieś, dobra, się prosto. Wyświetliło. Tutaj w prawo, tak? Dobra. I myk grzybopłot. No i przebili nam opony, czy nie? Nie, nie, właśnie było, pojechałem trochę wolniej, wiesz? Aha, o, koniki. Truston! No, bardzo ładnie. Plus 10. Czołg. Na lewo. Chyba lewo. Ała. Tak się kończy jazda na kładzie. Dokładnie, dlatego nie wolno jeździć na kładzie, to jest bardzo niebezpieczne. Tak samo chodzić po ulicy. Dobra. Nawet na przejściu dla pieszych nie jesteście bezpieczni, kiedy ja jadę. Też tak mi się wydaje. Tylko ty jesteś wtedy pasażerem. Czekaj, tutaj. No dobrze, jedziemy. Tak. Przepraszam pana. To była pani. Czekaj, wysiadam. No i oczywiście musiałem podpalić wszystko. Oczywiście, że tak. Dobra, wejdź do podziemnego bunkra, okej. Okay. Ale czemu nie wjechali? O, dobra. Pa, 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 turbo strzelba, turbo strzelba. Dobra. Pani już nie ma. Fuch, rozwalić. Fuch. Dobry. Noż, kurde! Rozwalić. Wszystko by inny rozwalał. Jeszcze? Do góry chyba. Przesuń dupcie! Sunę! Do góry! Dobra. Muszę znaleźć główną sterownię. Serwerownię, a nie sterownię. Serownię? No mówię serownię przecież. Sterownia. Okej. Okay. To jest antena, nie serwerownia, wiesz? No, ja tu pobiegłam, nie znaczyło to, że musisz za mną biec. Ja podejrzewam, że to w bunksiorze może być. No raczej tak, skoro mieliśmy do bunkra się dostać. No, właśnie. Pójdziemy znaleźć serek. Idziemy serek robić, dobra. Reloading here! Dobra, ja znajdę... Przeżyłaś? Trochę tak. Ja nie. Dobra, reanimuję cię. Dobra, chodź. Okej, okay, dzięki. No ja sobie tu się chwyciłam drabinki w trakcie, tak że... A ja ci skoczyłem po prostu na łeb i niestety miałeś twardy łeb. Tutaj chyba tędy. No pój mnie! A, dobra, już, no. Które drzwi? Teraz... Nie, tu trzeba na dół. Kurde, stąd przyszliśmy. Patrz, tutaj. O, no pewnie. Taś. Taś mi na łeb skoczył. No, patrz, tu jest przejście. Dobrze. No czemu do mnie strzelasz? Coś jeszcze gdzieś coś? O, tu jest coś, jakiś klik. A kurde, palę się! Halo? Tutaj idę. Masz, zobacz, komputer. Idę hakować. Hakujemy szybciutko. Dobra. Akurat do tego podeszłam, on mnie podpalił. Kurde, to normalnie, nienormalnie. To jest. O, skrzynka tu jest jakaś. Okej, tędy? Gdzie wstajesz? No i co, czemu nie hakujesz tego?
No hakuje się samo. Jakie działko jest? A, okej. No to faktycznie się to samo hakuje. No ty kurde! To jest! Dobra. Co? Jest tu ktoś? Dalej nikt tu nie idzie, dalej się hakuje samo. Słyszę, że ktoś tutaj gada. No tak, ktoś tam gada. Dobra, teraz to pozbieram w międzyczasie. Ty tam pilnuj, żeby nie przejęli hakowania. Okej. Ja to w kółko chyba teraz zrobiłem. Tak? O, faktycznie kółeczko. Jojku, jak to się długo ładuje. Dopiero 50% nawet nie ma jeszcze. A to nie trzeba stać blisko tego? Nie, to się samo robi. No, faktycznie. To jest sztuczne przedłużanie po prostu gry, nic więcej. No. Dobra, to ja sobie wezmę tutaj, przeładuję brońki. Znaczy, jakby troszkę więcej tu przychodziło, to byłoby lepiej. No nie? Czy się tak wydaje? Wyda. Ja sobie wezmę wybielecz. Tak? Dobrze. To wybucha? O, tak. Tak, tylko chciałem sprawdzić dla pewności. To aby na pewno. A bo oni z tym mogą sobie przyjść. Mam nadzieję, że to jest takie... poszukiwany, walcz albo uciekaj, a jednak widzisz. No to walczymy z własnym cieniem. To jest w miejscu, i tyle. Czekam. Pani z miotaczem płomieni. Zdecydowane tak. Zdecydowane tak. 82%. No nie, mnie ciekawi, skąd oni cię drą? Nie wiem, ale patrz. Hop. Coś ci nie idzie chyba. O, czekaj, jeszcze raz. Tak, tutaj, tu. O. Ja tak nie mogę wyrzucić. No nie, tak się nie da. O, ale słabo. I co, już? Okej. Okay. Pora stąd wjechać, dobra. Teraz możemy stąd iść. Dobra. Ale tak się tu wychodziło. Tędy, chodź tutaj. Gdzie tędy? Gdzie ty tutaj jesteś? Na dół. Jestem ślepa. No tutaj. Nie, nie wiem, trendy, ale... Wow! Jak fajnie. Dobrze. To samo spadną, chodź do góry. Tu jest jakieś przejście, o. Tutaj jest przejście, znalazłem. Ej, ja użyłam klucza. Jakiego klucza? Weź, zostaw ten klucz, tutaj są jakieś te tajne... Kurde, granat! No idziesz czy nie? No czekaj, bo ja tutaj... A, tutaj, dobra, tędy. Dobrze. Idę w górę. Idę w lewo. Masz idź ze strzałkami. Jakimi strzałkami? No do wyjścia ewakuacyjnego. Dobra. A! Granat! Wybuch już? Tak. Okej. Okay. Patrz, piesełki! Dobry piesełek, siad! O, a! Helikopter tu jest! Strzelają do mnie! Gdzie mamy teraz iść? Mam informację, pora stąd wiać. Chodź, helikopter. Helikopter będzie na bezpiecznie, bo tu jest ogólnie ten, strefa ostrzału. Biegnę! O, będę kierowcą. Może być. Dobrze, już siadłaś? Mhm, a mogę na działku? Tu nie ma działka. Spokojnie.
To zastrzeżona przestrzeń powietrzna. Więc proponuję wysiąść. No i zdechłam, bo nie zdążyłam wysiąść. Tam jest lotnisko, chodź. Ale moje ciałko tak sobie podskoczyło. Znalazłem lotnisko. Patrz, patrz i płacz. Może to jakieś helikoptery albo jakieś większe samoloty będą. No nie? O, udało się. Minęliśmy tą strefę. Okej, tu są psy ogólnie, bo już mnie ścigają. Dobra. Ja jestem pusto na tym lotnisku. Aaa, mam problem! To znaczy? Problem mam! Okej. Dobra, co dalej? Gryzą cię tam? Dobra, biorę samolot w takim razie. O, tu działko jest w tym samolocie. Może się dzieje. Oj, biją mnie. Dzień dobry, chciałam pożyczyć samolot. Dobranoc. Nie mamy na stanie. Dobranoc. Dobra. Hop. Dobra, już wsiadam. Gdzie ty jesteś? Kurde. Ja już cię dawno zgubiłam. Poczekaj, ja... Ma działko te autko, samolot. Ma działko? No. Dobra, ja już tam lecę. Ale halo, beze mnie? Ale gdzie ty jesteś? Na dole! Dobra, zawracam! Patrz, tu zesmrodzony samolot jakiś jest. Chodźmy do niego, bo tam się stłum. Dobra, okay, walić was. Tylko ten chyba samolot nie za bardzo... dobra, wiesz co, ja nie będę czekał, tylko biegnę dalej. Boli, 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 boli. Dobra, naprawdę jest samolot. Tam jest jeszcze samolot. Ale to jest fajny. Mniejszy. Na pewno. Tylko eksplodował mi przy twarzy. Dobra, jestem. Co dalej? Mam się tam dostać, tak? Do fila. Tylko wiesz co, tak ogólnie... O, auto! Ładnie w twarz, gruba się! Proszę wsiadać. Dobra. A. Ten gość mi to cały czas wsiada! Kurde! Palnikiem go! A ja nie mogę prowadzić! No bo on wsiada i wysiada! A to właśnie widzę! A ja go podpalam! O, dobrze, udało się! Możemy jechać! Siedzisz? Tak, tak, siedzę! Tylko czemu to auto samo jedzie? Nie, jak to? A, bo to daje sobie pewnie automatyczny dojazd do tego. Nie! Proponuję jechać i nie zawracaj, bo tam moździerzy lecą. Ja nie mogę jeździć! A co ty gadasz? No totalnie mogę, znaczy mogę kontrolować, ale on cały czas skręca. Fajnie! Bo pewnie jedziesz na szybcie. Nie, mam go wyłączony! Dobra, ja wysiadłem ogólnie, więc... Bo tam się zapaliło. Gdzie się zapaliło? No auto się zapaliło, to się zapaliło, to się zapaliło, to się paliłem. Czekaj, naprawię ci, chodź! Poczekaj! Czekam! Czekaj! Nie, jednak nie naprawię, dobra, się. Możesz jechać. Dobra, to jadę. Nic nie widzę, ale jadę. Działka nie ma nic, bez sensu. Nie wiem, dlaczego tylko tędy mam jechać. A, no tak, ten był. Mimik 30 ograniczenie. Specjalne siły Castillo zgubiły twój drop. No i git. Samo się naprawia w ogóle. No. Szybę też mi naprawią? O, idealnie, naprawili. Tam czołg jedzie przed nami, więc weź go wyprzeć.
Mam taki zamiar. Luf odwrócił. Tak, odwrócił. Uwaga. Bardzo ładnie wyprzedzasz. Dziękuję. Tylko nie wiem, dlaczego teraz mam zawrócić według GPS-a. Czekaj. Tu w lewo gdzieś było? Jeśli tak, to ja nie zauważyłam. Faktycznie tu w lewo trzeba. Dobra, może z buta trzeba zobaczyć. Ty byś się no z buta chciał, ja tu mogę samochodzikiem. O, bo to jaskinia jakaś, patrz. O. Daisy otrzymuje uszkodzenia. Aha. Okej. To samochód się nazywa Daisy, czy co? Nie, tutaj ta butla, do której strzelimy, tylko wchodźmy do środka, zanim wybuchnie. I zanim w ogóle stracimy tego, wiesz? Do góry! Fili! Hej! Dobra, pogadaj z Filipkiem. Dieselowską Daisy! Baby. Napalm, uuuu! A ja w ogóle całej katastrofy cię widzę. Mogę się odwracać do ciebie. Widzę, jak przeładowujesz. A, spoko. Okay. Dobra, uruchom dieslową Daisy. Okej. Okay. Tutaj patrz, weź tą korbą pokręć. Tak? Wichajstrem tutaj. Interakcja, no. W sumie faktycznie. Open. Dobra. Strzałem, że pewnie tutaj trzeba pójść dalej. Tu jest blokada, dobra. Dźwignia. Dźwignij tam, dokładnie. Dobra, dźwigłem. I teraz pewnie tam na samym dole, tam gdzie byłaś. Ale tu już są trzy rzeczy zrobione. Tak? A, też tam byłaś. Tak, ja już byłam, już zrobiłam to, co miałam zrobić. Billy! No, Billy do mnie jedzie. Dobra. Hej. Też jadę. Co? To jest zadanie mamy do niego. Przesuń się, bo on tutaj nie może przejść. Zakceptuj się. Uwagę! A, dobra, czyli teraz mamy 2-kilometrowe zadania, okej. To są zadania od niego. No. Dobra. No to jedziemy chyba. Można rozwalić? Mierzówka filigą otrzymuje uszkodzenia. Okej. Okay. Dobra, to co, jedziemy teraz tak gdzieś tam. Tak mi się wydaje, tak, dobra. Czy taka karteczka jest? Ja proponuję, może teleportujmy się, będzie szybciej. Nie wiem, kraj. A, dobra, nie będzie szybciej. Mówisz, nie będzie szybciej? No. To są punkty wojskowe. No jakbyśmy to mieli poprzejmowane, to nie byłoby problemu. No co, może jeszcze na szybko sobie przejmiemy jakiś punkt kontrolny. Co na to? Najbliższy. Ewentualnie jest taka możliwość. Po prostu sobie na przykład tutaj ten przejmijmy. I wtedy wydaje mi się, że to będzie idealny moment, żeby zakończyć dzisiejszy odcineczek, co? Myślę, że tak. Dobra. Także myk na 400 metrów. Niestety, o. Ranga 7. Tutaj powinni być smutniejsi przeciwnicy. Tędy idziemy, tak? Tutaj? Tu? Nie wiem, czy tędy, ale po prostu po skałach, nie? No. Dobra. Hop! Odpalić cię? Mamy ślizgi. Co? Odpalić cię? Tam już ktoś krzyczy, bo kogoś podpaliłam. Chyba tak. Chyba tak. Chyba możesz mieć rację. Chyba mogę mieć rację. Patrz, biją się! Ja trzeba ich rozdzielić. Beyoncé, co? Jak? Ale naszego nie. Pomogłem im. Uko. O. Uko. Dobra, wezwam auto, które jedzie za nami. Będzie szybciej. Bo tam wparujemy słuchaj z działkiem. Tak? Tak. Dobrze, kierowca, to ja pojadę. Dobranoc. Boże, ile kierowców mam? Za każdym razem jest nowy kierowca, nie? Dobra, czy gdzie ty jesteś? A, tam jedziesz. No bo to jest
To jesteś na tym motocyklu? Mój tucyk, tak. Chciałem przez bliska, bo nie widzę. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Dobra, czekaj, cofam. Zniszcz billboard FND. No poczekaj, muszę wycofać. Jakiś billboard trzeba zniszczyć. Billboard? Billboard. No tu jest billboard, patrz. Palę się! Dobra, teraz panów żołnierzy trzeba podbyć się. Kto tu strzela? Proszę nie strzelać. Dobranoc panu. Włączył alarm. Nie wiem, gdzie jest alarm. A mam klucz. O, dobra, tutaj jest coś. Ja też mam klucz. Rzeczy! To chyba nie są nasi. Where is alarm? Where is alarm? O, tak szybko! Ważne. Chodzi o to po prostu, żeby rozwalić... Alarm może być, ale ważne, żeby rozwalić typiarzy. A no tak, w sumie faktycznie. Dobra, jedźmy do następnego. Mierda. Co my tu jeszcze mamy w pobliżu? W pobliżu mamy baterię przeciwlotnicza PHI. Jaka? A, tutaj, dobra. Po prostu tak przy okazji sobie to porobimy. Auto. Patrz, tu auto mamy. Widzę, widzę. Jeszcze jest w ogóle jakaś zasadzka w trakcie. Jakiś kryptonim Ibis, zasadzka, tutaj. To? Kryptonim Ibis? Ibis. Dobra, dobra, jadę. To na razie tu. Halo, poczekaj! Dobra, siadaj. Tędy do tyłu, nie? Chyba tak, tak do tyłu. Dobra. Jakiś klucz w ogóle, klucz. Klucz. No, nowe miejsce do szybkiej podróży. A bo zbierając klucze możesz sobie odlokować miejsce szybkiej podróży. Hej, rozumiem w takim razie, sporo. Brzmi dobre. Brzmi dobre, no. Co tu jest jeszcze? Dobra, ty sobie prowadzisz. Chyba. Nie wiem, czy byliśmy, czy nie. Wyjeżdżaliśmy już tędy. Jechać, na pewno jechaliśmy, ale wiesz, no, jeszcze nie zrobiliśmy tego, co mieliśmy. Działko tutaj, lewo. Lewo. Ej, to byliśmy tutaj przecież jakiś czas temu. No to baza wojskowa była. Nie rozwaliliśmy tej. No bo myśmy tutaj w prawo jechali. Myśmy w prawo pojechali, a nie dalej w lewo. A, lewo, no to a. Znaczy... O, i tu jest, patrz, tu jest działko orbitalne. No coś tam jest. Na górę podjechać. A ty już wysiadłeś oczywiście, no ja pewnie. Ja już wysiadłam, no co ja mam czekać, na co? No klaski? No na to, że aż dojedziemy do końca i tutaj, żeby rzucić granat albo cokolwiek. Moja postać jeszcze potrafiła na to wspinać, nie wiem, może. Dobranoc państwu. Tak. Hop. Okej. Okay. Przestrzeń powietrzna oczyszczona. Tak, Egi. Już nie śmierdzi. Już nie śmierdzi, dokładnie tak. I ta muzyczka zwycięstwa. Tak. Biegam sobie dookoła. Nie rozumiem tylko dlaczego. No dobrze. Dobra, jeszcze teraz mapa. Gdzieś tu jest jakieś przejście. Czy tu jest jeszcze coś na mapie do zrobienia? Na przykład ta zasadzka kryptonim Ibis. Byłoby idealnie. Jak o, mi się wydaje. Dobra. Ubogi uran. Właśnie. Mhm. Ta zasadzka jeszcze. Mhm. Co na to? Dobrze. Jak najbardziej jestem na tak. Już wybiegam. Hop. Dobra, proszę wsiadać, za pięć pasy i jedziemy. O, pada! Pada deszczek. Zaznaczyłaś? Zaznaczyłam chyba, ale nie wiem, czy dobra, się... widzę. Teraz. Dobra, czy ty możesz helikopterem teraz polecieć tam? Bo nie wiem. To jest dosyć blisko w sumie. Też, możemy czołgiem, jeśli potrzebujesz. Nie, czołg jest zbyt powolny. Czemu ten pan ucieka? To sobie opali. Nie, to był pan, ewidentnie. Masz problemy z rozróżnianiem? Wiesz co, jak jest na masce rozmazane, to nie wiem. To była pani. A już naprawili tą barierkę. No. Szybcy są. Obaj tą broń. No co? Mówisz? Co mówisz? Co mówisz? No. Mam wyciągnąć większą granatę? W lewo. Dobrze. Patrzę. Dobra. Mm-hmm. 100 metrów. Tu w prawo. Prawo. Dokładnie. Chyba muszę wysiąść. Nie wiem, co się stało. Wow, tu ale nie żyjesz?
Nie, w porządku. Ogólnie ktoś nie strzela, nie wiem skąd, bo... Zaś z cygarem se przypaliłam. No dobra, no jak to ma być leczonko, to spoko. Helka! To ja ukradnę zrzut zaopatrzenia. Wejdę sobie. Miii! Coś pozabieramy. Złomek jakiś, moleki. Zasadzka udana, okej. Okay. O! Szybko. Bardzo szybko. Szybka akcja. Szybka akcja, bardzo. No. A! O, tak! O, wszystko płonie! Wszystko płonie! Nie, to akurat już nie. Nie? Szkoda. To już zdecydowanie nie. Szkoda. Dobra, coś jeszcze? Ten pan tutaj bardzo coś takiego chciał. Samolot! Helikopter! Helikoptera! No. Dawaj fałkę na niego, coś. On już spada, spokojnie. Dobra. Traci wysokość. A jednak nie. Wiem. Już traci wysokość. Teraz tracił. Okej, to wydaje mi się, że... Tak? Co? Coś ci wydaje? Wydaje mi się, że to by było na tyle w tym odcinku. Także dziękuję bardzo za oglądanie. No i widzimy się w następnym. O tak. Trzymajcie się, hejo. Pa, pa. Jadę.